Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym Container Security Rodeo. To są warsztaty poświęcone, jak sama nazwa wskazuje, zabezpieczeniom środowisk konteneryzacyjnych. Ja się nazywam Jarosław Piniek, jestem inżynierem sprzedaży tu w firmie SUSE i dzisiaj będę miał przyjemność dla Was prowadzić te warsztaty. Co będzie ważne, zanim zaczniemy? I taki troszeczkę housekeeping. Do tego, żeby w pełni skorzystać z tych warsztatów, będzie potrzebna aktualna przeglądarka. To może być Firefox, to może być coś oparte o Chromium. Przyda się trochę znajomości terminologii dotyczącej konteneryzacji i bezpieczeństwa. Aczkolwiek no, nie będzie to stuprocentowo konieczne. Po prostu lepiej, jeśli troszkę znamy już tej terminologii, wtedy będziemy lepiej rozumieli, co się dzieje. Dla tych z Was, którzy właśnie również z konteneryzacją zaczynają dopiero, zapraszam na nasze Rancher Rodeo, na nasze takie albo na którejś z nagrań wcześniejszych naszych rodeo. Tam można się dowiedzieć właśnie o tych takich podstawach konteneryzacji. I tak, to rodeo, również tak jak i rodeo rancherowe, jest robione z myślą przede wszystkim o osobach początkujących, jeśli chodzi o security w kontenerach. Ale jest zrobione w taki sposób, żeby było przydatne również dla praktyków na każdym poziomie. No i wreszcie ostatnia uwaga. To, że my to tutaj pokazujemy w jakiś pewien sposób, to niekoniecznie znaczy, że tak dokładnie należy to robić na produkcji. To jest dla pokazu i należy mieć to na uwadze. I tak, no tutaj naszym celem nie jest pokazanie idealnego takiego środowiska, tylko wyposażenie Was w trochę wiedzy, w trochę narzędzi, żeby móc zacząć jakby planować swoją strategię bezpieczeństwa. I no właśnie, skoro mowa o celach, to co mamy w agendzie na dzisiaj? Pierwsza część, tak jak w naszych rodeo to mamy w zwyczaju, to jest trochę części takiej teoretycznej. Powiem trochę o tym, jak się różni security dla kontenerów od security takiego tradycyjnego data center, jakie to niesie wyzwania i jakby czego potrzebujemy, żeby sobie z tym dobrze poradzić. Powiem też o możliwościach New Vector, no bo tutaj to security ma w podtekście nasze rozwiązanie, oczywiście właśnie o nazwie New Vector, więc też przedstawię, co to rozwiązanie potrafi i dlaczego uważam, że nie ma obecnej konkurencji na rynku tak do końca. I potem po tej części przejdziemy już do właściwej takiej zabawy, czyli dostaniecie wszyscy dostęp do naszego środowiska chmurowego. Mamy takie specjalne narzędzie o nazwie Hobby Farm, gdzie będzie można w bardzo łatwy sposób postawić klaster Kubernetes, zainstalować New Vectora i mając go już zainstalowanego, będziemy mogli pobawić się też właśnie tym naszym rozwiązaniem. Ja wtedy też powiem więcej właśnie o tym, już posługując się przykładem właśnie New Vectora, też powiem więcej o tym, na jakie rzeczy no, trzeba zwracać uwagę, myśląc o zabezpieczeniu swojego środowiska. Więc to zobaczymy tak od zera, jak to wygląda przy pierwszym wdrożeniu, co można tam zrobić. I potem, żeby to nie było takie całkiem suche, to wdrożymy przykładową aplikację i też zobaczymy, co możemy z nią zrobić, jeśli chodzi o zabezpieczenia. To jest taki plan na dzisiaj.
Z góry tak też ostrzegam, czy może tak po prostu daję znać, to będzie dość długi warsztat, więc też mamy zaplanowaną przerwę w trakcie, więc to jest też dobry moment, żeby złapać jakąś kawę czy herbatę, tak jak ja tutaj właśnie mam herbatkę i no tak, i się przygotować na to, że tu chwilę spędzimy razem. No dobrze, to jedziemy z częścią teoretyczną, czyli właśnie przedstawienie, czym się różni ten nasz, to nasze środowisko kontenerowe od naszych typowych, takich tradycyjnych środowisk data centrowych. No jest kilka zasadniczych różnic. Pierwszą z nich to jest to, że kontenery mają tendencję do rozpraszania się, rozchodzenia się, mnożenia się, pojawiają się, znikają. Nie jest to coś takiego stałego, jak no, generalnie jak powołujemy serwer, maszynę wirtualną, no to no, rzadko ktoś powołuje ten serwer i po 5 minutach go kasuje po to, żeby po 10 minutach go znowu powołać. To raczej ma sens na przykład, żeby poświęcić odrobinę czasu na to, żeby pootwierać jakieś, nie wiem, porty w firewallu dla tej konkretnej maszyny. No nie? Bo ta maszyna, założenie jest zazwyczaj, że ona będzie pracowała miesiącami, a może nawet latami. W przypadku konteneryzacji ta sytuacja się diametralnie zmienia. To jest bardzo ruchome środowisko i bardzo dużo się bardzo często nowych pojawia. I no to jest pierwsze z takich wyzwań, jeśli chodzi również o security. Druga rzecz tutaj, którą mam na liście, chociaż być może najważniejsza, to, że cały ruch sieciowy, jeśli chodzi o konteneryzację, mówię o Kubernetesie już konkretnie, ruch sieciowy jest generalnie taką czarną skrzynką. Stawiamy klaster Kubernetes, Kubernetes sobie stawia swoją własną tą overlay network i to, co się tam w środku dzieje dla tradycyjnych narzędzi security, jest niewidoczne. To, co tradycyjne narzędzie widzą, to jest ruch między nodami klastra. Natomiast co ten ruch niesie, co ten ruch znaczy, jest kompletną tajemnicą. I to jest być może właśnie największe wyzwanie w tym całym tutaj właśnie konteneryzacyjnym naszym środowisku, bo jakby. Żeby coś zabezpieczyć, to trzeba wiedzieć w ogóle, co to jest i gdzie to jest. No nie? A tutaj nie mamy nawet widoczności na to, co się dzieje w tym środowisku sieciowym. Więc to jest ważna różnica. Kolejną różnicą jest to, że nie wystarczy myśleć o tylko zabezpieczeniu granic tego klastra. Czyli tak jak tradycyjnie myślimy też o security, jako po prostu, żeby nie wpuścić złych osób, czy złych tam jakiegoś złego softu do naszego data center. Czyli jakby tą ścianą, tą granicą podziału jest nasze data center. Jakby tego bronimy. To jest ten mur. Natomiast w przypadku konteneryzacji to nie do końca się sprawdza, dlatego że to, co się dzieje pomiędzy kontenerami, jest również bardzo istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo no wystarczy, że mamy jeden kontener, który zawiera jakąś podatność i ktoś wykorzystał tę podatność. Wystarczy taka jedna rzecz, żeby już cały klaster był już compromised, czyli już żeby był pokonany, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Więc trzeba mieć to na uwadze, że ten ruch między kontenerami też jest ważny. No tutaj oczywiście już jakby troszeczkę nawiązuje do tej idei
Zero Trust, która i w tradycyjnych środowiskach też zaczyna być powoli, znaczy może no powoli, no jest taki koncept jakby. Natomiast tutaj ten koncept przybiera na wadze bardzo. I wreszcie ostatnia rzecz. Security dla kontenerów musi być zwinny, musi być automatyzowalne. Tak jak no właśnie przed chwilą powiedziałem o tym, że w przypadku tradycyjnych data center możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład po powołaniu jakiegoś nowego zasobu, żeby istniała jakaś procedura, gdzie my na przykład piszemy maila do kogoś z działu security, hej, potrzebuję otwartych portów takich i takich. I może, nie wiem, może nawet jeszcze jakąś akceptację przełożonego czy coś. I no, nie wiem, na drugi dzień, na trzeci, kiedyś tam dostajemy te dostępy. W przypadku konteneryzacji to jakby to w ogóle nie ma sensu. Dlatego, że cała idea konteneryzacji była taka, żeby wszystko się działo dużo szybciej, żebyśmy szybciej mogli aktualizować nasze aplikacje, żebyśmy przyspieszyli development, żebyśmy szybciej mogli skalować, czyli powoływać nowe kontenery, kiedy potrzebujemy, nowe repliki, szybciej gasić. Generalnie no, cała właśnie no, jakby clue tej zabawy polegało na tym, żeby właśnie przyspieszyć to wszystko, więc nie możemy teraz takiego właśnie zwinnego, super szybkiego środowiska zatkać wolnymi procedurami ręcznymi security. No po prostu to nie ma sensu. Znaczy, no właśnie, możemy to zrobić, ale to nie jest zbyt sensowne. Co jest sensowne, to wprowadzić właśnie takie nowe pojęcie, co jest zaufane, co nie jest zaufane. Czyli przesunąć te granice tego zaufania właśnie na brzeg każdego kontenera, a nie na brzeg całego naszego data center. Więc oczywiście potrzebna jest też automatyzacja wszystkiego, jeśli chodzi o security. Potrzebny jest zero trust, właśnie zero trust, czyli domyślnie nie ufamy niczemu. Ufamy tylko temu, co explicite zostało określone jako zaufane. Tak? To jest idea zero trust. Więc do tego, żeby wprowadzić zero trust, no, naturalnie potrzebujemy wiedzieć, co mamy i gdzie mamy, żeby określić to jako zaufane. I dlatego security oparte o warstwę czwartą sieciową nie jest wystarczające. To nie jest wystarczająca granularność, to nie jest wystarczająca dokładność. Potrzebna jest inspekcja pakietów, wykrywanie zagrożeń w warstwie siódmej, dlatego że konteneryzacja Kubernetes to jest warstwa aplikacyjna de facto. Tam się rzeczy dzieją na poziomie aplikacji. I warstwa czwarta nawet nie dostrzeże ataku typu DNS tunneling. Po prostu to będzie jakieś zapytanie DNS, ok. Więc to jest tutaj ważne, żeby przejść na tę warstwę aplikacyjną. No i wreszcie taka cięta dość krytyka. Patchowanie to nie jest żadna strategia bezpieczeństwa. To jest jakby należy to robić i to jest dobre, żeby to robić, ale nie nazwajmy tego security strategy, bo to jest o wiele za mało. To jest jedna z rzeczy, które należy robić. I za chwilę będziemy mówić o tych innych rzeczach. Natomiast poleganie tylko na patchowaniu dla zabezpieczenia naszego środowiska to jest ekwiwalent jechania samochodem, kiedy się patrzy tylko w wsteczne lusterko. No nie jest to zbyt bezpieczne po prostu. Może się nam udawać to do jakiegoś momentu, ale patchowanie to jest jakby siłą rzeczy patrzenie się tylko na to, co było wstecz, czyli dlatego, że możemy spatchować tylko znane zagrożenia. I w dodatku nie wszystkie zagrożenia w ogóle mają patche. To jest kolejna rzecz. Jakby nie są podatności, o których wiemy, że są, ale nikt jeszcze nie wymyślił, jak je załatać. Więc
jakby poleganie na patchowaniu to jest absolutna ślepa uliczka, to nie wystarcza. To nie wystarcza, też miejmy to na uwadze. I wreszcie ostatnia uwaga, tutaj jeśli chodzi o te wyzwania, korzystajmy z narzędzi, które daje Kubernetes, grupowania, z etykietowania i tak dalej. Czyli korzystajmy z tych abstraktów, bo one rzeczywiście też ułatwiają zarządzanie naszym security. Mogę jeszcze dwa słowa poświęcić temu tutaj przy okazji, zanim przejdę do tego, jak można właśnie radzić sobie z tymi problemami. Jeszcze może dwa słowa o tym, jak Kubernetes może chronić nas w tej chwili, w sensie co dostajemy niejako z pudełka, instalując Kubernetesa. No więc te wbudowane security Kubernetesowe ogranicza się w zasadzie do dwóch rzeczy. Do Network Security Policy, gdzie możemy wprowadzić pewne reguły w warstwie trzeciej, czwartej. Nie ma niestety takiej koncepcji tam, jak zasady deny, z wyjątkiem deny all. I opiera się to, Network Security Policies opiera się na ręcznie stworzonych plikach YAML. Więc to, co mówiliśmy o automatyzacji i tak dalej, to nie jest wystarczające po prostu. Druga rzecz, którą dostajemy też w Kubernetesie jeszcze, to pod security policies. I to pozwala nam wymusić pewne ustawienia zabezpieczeń, w momencie, kiedy pod jest zaplanowany do uruchomienia w klastrze. No niestety, jakkolwiek no, było to jakieś zabezpieczenie, jest ono zaplanowane do usunięcia. Jest już oznaczone jako deprecated w Kubernetesie 1.22 i będzie już całkowicie usunięte w 1.25. Jeśli nie wierzycie, to zapraszam do sprawdzenia. Także pod security policies giną. Teoretycznie będzie rozwiązanie, które ma jakoś tam zastąpić to, ale to nie do końca, to będzie jakby uproszczone bardzo, tak jak ja to widzę, tylko na kilku profilach się będzie opierało. I no, z mojej perspektywy absolutnie niewystarczające dla produkcyjnego, takiego poważnego data center. Okej, no to pozwolę sobie łyczek herbatki wypić. I przechodzimy do kwestii. No właśnie, nakreśliliśmy problem. Wiemy już go, że wiemy, że już go mamy, wiemy mniej więcej, jak wygląda ten problem. A teraz, co my możemy zrobić, żeby było dobrze? I mamy tutaj kilka rzeczy. Zaczynając od zasad ruchu sieciowego. No, oczywiście też, żebyśmy mieli tu jasność. To, że mówimy teraz o zabezpieczeniach konteneryzacyjnych i mówimy, że tradycyjne zabezpieczenia są niewystarczające, to nie znaczy, że należy te tradycyjne zabezpieczenia porzucić. Nie, nie, to jest, one są dalej potrzebne, mają swoje miejsce, po prostu nie są wystarczające. To jest ta ważna różnica. One były wystarczające w tradycyjnych środowiskach VM-owych, tutaj przestają wystarczać, ale są dalej potrzebne. To o to chodzi. Zresztą, no jakby całe security też, pamiętajmy, opiera się o ideę defense in depth, to jest taka centralna zasada, czyli żeby tworzyć przeszkody na możliwie dużej liczbie etapów potencjalnego włamania, czy potencjalnego tam innego złego wydarzenia. Bo to też pamiętajmy o tym, że zagrożenia nie muszą przychodzić z zewnątrz.
Istnieje takie pojęcie w security jak rogue worker, prawda? Mamy, czy rogue administrator. Któryś z naszych własnych pracowników może się okazać, że z jakiegoś powodu stał się zagrożeniem bezpieczeństwa, jakkolwiek to tam zinterpretujemy. Więc też to wszystko trzeba mieć na uwadze. Ok, więc mamy zasady ruchu w warstwie czwartej. To jakby znamy, rozumiemy raczej. Do tego zasady ruchu w warstwie siódmej. I to jest rzecz, którą mamy tylko w Niwektorze. Niwektor ma na to patent. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo Niwektor, bo jakby jest to opatentowana technologia, ale jest open source'owa. Więc tu jest interesujący układ, bo Niwektor właśnie opatentował tę technologię, po tym jak dołączyli do SUSE, to właśnie my razem z SUSE wypuściliśmy ten kod Niwektora do open source'a, no i w ten sposób mamy właśnie takie interesujące zestawienie. To tak na marginesie. W każdym razie, to żebyście też wyszli ze świadomością tego, żadne inne rozwiązanie na rynku, nieważne co będą Wam mówili, w tej chwili nie oferuje zabezpieczeń w warstwie siódmej ruchu sieciowego. Nie oferuje inspekcji pakietów w warstwie siódmej i nie oferuje zabezpieczeń, które są potrzebne w warstwie siódmej, czyli właśnie DNS tunneling, SQL injection, tego typu rzeczy. Więc jak będziecie rozmawiać z kimś od rozwiązań potencjalnie tam innych niż Niwektor, to do czego zachęcam generalnie, bo oczywiście lepiej jest mieć więcej wiedzy niż mniej wiedzy. Natomiast właśnie zapytajcie o to, jak sobie radzą z tego typu zagrożeniami, bo sobie nie radzą. Taka jest prawda. Ok, i tutaj po tej laurce, którą sam sobie wystawiłem trochę, przejdźmy dalej. Zabezpieczenie naszych granic, czyli tutaj North South Security, to takie angielskie określenie na zabezpieczanie punktów wejścia do naszego data center, czy do naszego klastra w tym wypadku. Wykrywanie włamań i zapobieganie włamaniom. No to jest też kolejna rzecz, oczywiście ważna. Compliance i zarządzanie podatnościami. No to również dotyczy tego, co mówiłem o tradycyjnych zabezpieczeniach. One są dalej potrzebne. Dalej potrzebujemy patchowania, dalej potrzebujemy, znaczy dalej jest przydatne, żeby spełniać pewne ustandaryzowane reguły zabezpieczeń. Więc naturalnie dalej tego potrzebujemy w środowiskach kontenerowych. Przechodząc dalej, supply chain and runtime security. Powiem o tym więcej za chwilę, bo to właśnie tu przechodzimy do rzeczy, które są już takie już specyficzne dla środowisk kontenerowych. Więc o tym powiem więcej za chwilę. Widoczność i segmentacja sieci. I ta widoczność east-west, czyli ta widoczność nie jest to, co wchodzi, wychodzi do naszego klastra, tylko to, co się dzieje pomiędzy kontenerami wewnątrz klastra, tak? To jest też super ważna rzecz, właśnie, żeby mieć tę widoczność. No i znowu tutaj wracamy też do warstwy siódmej. Żeby mieć pełną widoczność, potrzebujemy być w stanie w warstwie siódmej dokonywać inspekcji pakietów. To jest jedyny sposób wiadomo. I wreszcie ostatnia tutaj pozycja na tym slajdzie, Zero Day Attack Prevention. Jak można się chronić przed zero dayami? No można się chronić. Do pewnego stopnia przynajmniej. I też o tym trochę więcej powiem, co możemy zrobić tutaj, żeby takie ataki dusić w zarodku. I generalnie, no właśnie, Niwektor ma też wbudowane narzędzia do tego, żeby automatycznie identyfikować i blokować ruch, czy w ogóle wydarzenia, które są anomaliami, które nie były określone jako bezpieczne.
No i powiedzmy sobie właśnie trochę więcej o tych dwóch elementach supply chain security i runtime security, czyli bezpieczeństwo łańcucha dostaw, tak nazwijmy to, i bezpieczeństwo już w trakcie uruchomienia. Czym to się różni i co tu mamy na myśli? Supply chain, czyli to wszystko, co się dzieje, zanim kontener zostanie powołany i uruchomiony na klastrze. Czyli do tego momentu możemy przeskanować obraz tego kontenera, możemy sprawdzić, czy on jest zgodny z pewnymi politykami i możemy również sprawdzić, czy spełnia on pewne określone przez nas reguły umożliwiające uruchomienie go w naszym klastrze. Czyli na przykład, no, czy nie używa, czy nie działa z poziomem uprawnień roota, prawda? Możemy, tak, to jest takie typowe zabezpieczenie, czy taka typowa polityka właśnie, którą możemy zastosować. No, ale kiedy już go jednak przeskanujemy i dopuścimy politykami, no to właśnie no on zaczyna działać i co wtedy możemy zrobić, jak już kontener działa? Możemy dalej użyć narzędzi do takiego skanowania runtime, czyli w czasie rzeczywistym. I tutaj mamy pewne możliwości kontroli opartej o znane zagrożenia i mamy też możliwości kontroli opartej o zero trust właśnie. I o tym jeszcze będę mówił, więc tutaj może nie będę tego na tym etapie rozwijał, żeby też nie przedłużać, bo już prawie pół godziny minęło. Więc jeśli chodzi o ten supply chain, mamy cały taki właśnie łańcuch w typowym środowisku, gdzie mamy też własny development. Jest to cały łańcuch. Tak? I ten łańcuch zaczyna się od momentu już de facto, kiedy deweloper komituje kod i wywołuje to pewne działanie w CI/CD, które buduje z tego image, nową wersję image. I już de facto od tego momentu właśnie, kiedy jest ten commit, już możemy zacząć korzystać, już możemy zacząć zabezpieczać nasze środowisko. I jak to możemy zrobić? Między innymi w ten sposób, że New Vector pozwala zapisać polityki bezpieczeństwa jako kod i ten kod następnie z tego kodu stworzyć Custom Resource Definition i ten Custom Resource Definition możemy przekazać deweloperom, czy nawet jakby deweloperzy sami mogą, to już tak, że jak to zorganizujemy, mogą się też zajmować w pewnym sensie trochę bezpieczeństwem. Krótko mówiąc, właśnie taki CRDEC może być zintegrowany w takim imidżu kontenerowym już na etapie właśnie jego powoływania. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy w stanie zreplikować nasze polityki bezpieczeństwa i zaszyć je w kontenerze już na etapie jego budowania. Także w momencie, kiedy on trafia do środowiska produkcyjnego, on już od razu przychodzi z taką kartką, która ma napisane: drogi Kubernetesie, to są moje polityki zabezpieczeń, drogi New Vectorze, to i to mi wolno, tego i tego mi nie wolno. Więc i to wszystko jest zautomatyzowane, więc to jest jakby to jest to, czego potrzebujemy. Okej, ale no, przejdźmy dalej. Mamy jakby już przeszliśmy ten etap, kiedy deweloper komituje. Mamy image, który leży w jakimś naszym rejestrze image'ów. Możemy teraz ten rejestr image'ów przeskanować cały, w sensie te wszystkie image'a możemy przeskanować i sprawdzić, czy przypadkowo nie zawarło się tam jakaś podatność.
I w kolejnym etapie, no właśnie ten admission control, czyli dopuszczenie, sprawdzamy, czy reguły, czy polityki są spełnione. No i w tym momencie przechodzimy do tej części runtime'owej. I tutaj może warto wspomnieć o tym, w jaki sposób New Vector dokonuje tego skanowania, bo to jest nasza własna technologia, taka całkowicie od zera właśnie przez New Vectora wytworzona. Nie używa żadnych wcześniejszych rozwiązań takich open source'owych. I no, nasi klienci mówią nam, że jest to najszybsze i najbardziej elastyczne i najbardziej dokładne skanowanie na rynku. Więc myślę, że też warto mieć to na uwadze. Trochę jeszcze powiem więcej o tym właśnie, jak ten proces skanowania, jaka jest architektura tego rozwiązania. To jeszcze wtedy dodam dwa słowa o tym. Ale przejdźmy jeszcze teraz do tego kawałka pod tytułem Runtime Security, czyli właśnie już ten cały łańcuch dostaw przeszliśmy i przechodzimy do momentu, kiedy chcemy uruchomić kontener. I tu mówiliśmy o możliwych zabezpieczeniach opartych o znane sygnatury, o znane zagrożenia i mówiliśmy o Zero Trust i coś, co się za tym kryje. Do tych zabezpieczeń znanych, czy opartych o znane zagrożenia, możemy zaliczyć właśnie no, to opieranie się na kodach CVE. Tak, no bo to trochę nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, to jest trochę to patrzenie w lusterko wsteczne, bo ktoś musiał wcześniej odkryć, że jest taka podatność, tak? Więc jest to dopiero ona się wtedy staje znana, jak ją ktoś odkryje, ale no, to jest też ważne. DLP, czyli Data Leak Prevention, znowu to się opiera na pewnych znanych wzorcach, czyli po prostu możemy przeszukiwać naszą komunikację pod kątem na przykład nie, numerów kart kredytowych czy tego typu rzeczy, nie? Jakby pewnych takich znanych wzorów danych. I to, co New Vector posiada oczywiście taką możliwość. No i wreszcie ataki sieciowe, ta lista nasza, znaczy nasza, to nie jest nasza lista, ale nasza ulubiona lista, to jest OWASP Top 10. No i tutaj admission control też możemy zaliczyć do tych, jakby no musimy trochę wiedzieć, jak ustalić te polityki z góry, tak, więc tutaj powiedzmy, że zaliczymy to do tego kawałka. No natomiast co jeśli chodzi o ten Zero Trust, bo to jest to miejsce, gdzie możemy się obronić właśnie przed atakami Zero Day, czyli tymi atakami opierającymi się o nieznane wcześniej podatności. I tutaj mamy możliwość po pierwsze automatycznego uczenia się. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego o tym mówię w Zero Trust? No bo to samo uczenie się jako takie no nie jest bardzo zabezpieczeniem. Ale mówiliśmy o tym, że chcemy, że ważne jest, żeby w środowisku kontenerowym security było zwinne i żeby było szybkie, żeby nadążało z tym tempem Kubernetesa. W związku z tym tworzenie tych polityk ręcznie nie jest niewystarczająco dobre. Potrzebne są narzędzia, które automatycznie czytają to, co się dzieje. Czyli tak prosto mówimy do New Vectora, dobra, to jest mój klaster, popatrz, co się tam dzieje, po prostu naucz się tego i sam stwórz tego polityki. To, co zobaczysz, to znaczy, że jakby jest tym aplikacjom potrzebne, no bo tego używają i to należy dopuszczać. Więc to jest jedna też z ogromnych zalet New Vectora, że my właśnie mamy ten tryb taki uczenia się.
I to uczenie się obejmuje zarówno ruch sieciowy, jak też obejmuje procesy i obejmuje pliki, które są używane czy otwierane przez kontenery. Więc jakby na tych trzech poziomach możemy skonstruować polityki automatycznie bądź ręcznie. Oczywiście mamy dalej możliwość ręcznego dodawania czy modyfikowania tych polityk. I możemy właśnie określać, jaki dokładnie ruch sieciowy jest dopuszczany, jakie dokładnie procesy są dopuszczane, jakie pliki wolno uruchamiać kontenerom. I to wszystko może być, czy jest de facto przechowywane w nim wektorze jako kod, dzięki czemu możemy z tym robić wszystko to, co z kodem normalnie robimy, czyli możemy to replikować, możemy go aktualizować, możemy wersjonować, zarządzać tymi wersjami, możemy przenosić reguły zabezpieczeń z jednych klastrów na inne, czy z jednych w ogóle data center na inne w bardzo prosty sposób. Więc dostajemy tutaj też ogromne ułatwienie właśnie w postaci możliwości korzystania tej właśnie security as code de facto. I tutaj wydaje mi się, że warto jeszcze podkreślić, że to jest, że New Vector jest jedynym narzędziem, które rzeczywiście posiada tak drobiazgowe i tak dokładne te zabezpieczenia Zero Trust. Właśnie, że taki poziom zabezpieczeń sieciowych, właśnie z rozróżnieniem właśnie protokołów w warstwie siódmej i tak dalej, i procesów, to jest takie no, też unikalne tutaj dla nas. No i teraz popatrzmy, jak to może wyglądać na przykładzie takiego schematycznego środowiska. Sekundkę, sobie jeszcze łyczkę herbaty wezmę. I teraz tak, popatrzmy. Jeśli chodzi o tradycyjne narzędzia security, problemem jest właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej widoczność. Tradycyjne narzędzia nie mogą zobaczyć tego, co się dzieje pomiędzy kontenerami, czy nawet pomiędzy podami. I ponieważ tutaj tradycyjne narzędzia operują na tym ruchu między nodami, czy generalnie z klastra albo do klastra, no nie będziemy tego wszystkiego widzieć. Tych podkreślonych na czerwono połączeń w ogóle nie zobaczymy w tradycyjnych rozwiązaniach. Więc inne rozwiązania, są produkty inne, oczywiście Container Security, które używają różnych źródeł prawdy, tak to nazwijmy, próbując przedstawić, co się dzieje w naszej sieci. Ale żadne z tych rozwiązań nie patrzy na żywy, prawdziwy ruch sieciowy. Używa tylko pewnych aproksymacji. Na przykład patrząc na deklaracje YAMLowe. Znaczy, no, okej, deklaracja YAMLowa w Kubernetesie znaczy, że Kubernetes będzie usiłował przynajmniej doprowadzić do tego, żeby to, co gdzieś tam zostało zadeklarowane, żeby zostało wykonane. Ale nie musi to być zawsze prawdą. Nie wszystko dokładnie będzie tak samo się rozgrywać, jak w deklaracji na przykład. eBPF też nie do końca daje możliwość właśnie zajrzenia w ten ruch sieciowy. A wszystkie narzędzia oprócz Newvectora, o ile mi wiadomo przynajmniej, są oparte o eBPF, więc to jest już taka podstawowa skaza tutaj w tych narzędziach.
Więc, no dobrze, ale właśnie, co tutaj, wróćmy do obrazka. Czyli możemy mieć super narzędzia zabezpieczające właśnie wejścia, wyjścia do naszego data center, wejście nawet do klastra, ale dalej ten ruch pomiędzy kontenerami jest niezabezpieczony i wręcz niewidoczny. No i tutaj wjeżdża na białym koniu New Vector, który pokazuje nam ten ruch. Zaraz to zresztą obejrzymy na żywo, jak on to jest w stanie pokazać. Pokazuje nam ten ruch, jest w stanie dokonać inspekcji pakietów i jest w stanie oczywiście też monitorować warstwę trzecią i czwartą, ale właśnie jest w stanie też warstwę siódmą obsługiwać, czyli warstwę już protokołów. I do tego New Vector śledzi uruchomione procesy. Czyli New Vector jest w stanie zabezpieczyć czy zablokować ruch pomiędzy dwoma kontenerami, na przykład. Mamy taką możliwość. Co, jeśli chodzi o tą inspekcję pakietów, co ona umożliwia? Właśnie to umożliwia automatyczne uczenie, to nam umożliwia automatyczne generowanie polityk, automatyczne kodyfikowanie tych polityk. To umożliwia też pewne rodzaje obrony przed zero day i przed nieznanymi właśnie zagrożeniami, jak również też możemy dzięki temu przejmować pakiety i czyli tak literalnie może New Vector umożliwia złapanie, przechwycenie pakietu i możemy go sobie spokojnie potem analizować w celu właśnie na przykład no zrozumienia tego, co to za zagrożenie, skąd ono pochodzi i tak dalej. I też data loss prevention, czyli to wykrywanie pewnych rodzajów danych, pewnych wzorców, też jest tutaj umożliwione dzięki temu, bo właśnie te pakiety są inspektowane, jest takie słowo, są badane, chyba to jest polskie słowo na to, są badane i dzięki temu New Vector posiada taką widoczność też. I wreszcie Web Application Firewall. No tutaj z racji, że właśnie Kubernetes to jest warstwa aplikacyjna, więc no, taki Web Application Firewall jak najbardziej też ma tutaj uzasadnienie. To nie jest tutaj, żeby też była jasność, bo to też miałem często pytanie o to. To nie jest Web Application Firewall taki, który jest ekwiwalentem, który spowoduje, że możemy teraz wyrzucić przez okno naszą F5 właśnie Application Firewalla. No, to nie, to trochę inaczej to działa, więc ten nasze właśnie tradycyjne bardziej Web Application Firewall, zostawmy je, tam nie, one są potrzebne. Tutaj jest taki jakby dodatkowy, już taki stricte Kubernetesowy kawałek. Ok, przejdźmy dalej do właśnie tego, jak to wygląda, to automatyczne zabezpieczanie zero trustowe oparte o zachowania. W momencie, jak się pierwszy raz zainstaluje New Vectora, to on domyślnie pracuje w trybie, który nazwaliśmy Discover. I ten tryb, on jedyne co robi, to przygląda się temu wszystkiemu, co jest w klastrze i uczy się tego. Następnie, czyli jakby buduje sobie taką siatkę właśnie tego, co się dzieje, skąd dokąd ruch się odbywa, jaki, po jakim porcie, po jakim protokole. I jakby to można powiedzieć, New Vector robi sobie notatki i tworzy z tego, co widzi, tworzy polityki. Potem, mając już gotowe te polityki, już jakby po tym nauczeniu się,
możemy przejść w tryb monitor. Tryb monitor polega na tym, że New Vector będzie nas ostrzegał, będzie jakiś alert generował. Możemy ustawić sobie, jaki dokładnie. Po wykryciu zachowania, które jakby odstaje od tych wcześniej nauczonych polityk. To jest taki tryb, żeby umożliwić, to jest taki niedysruptywny tryb, że on ostrzeże nas, hej, coś ci się zdarzyło, co chyba raczej się nie powinno zdarzyć, ale nie spowoduje, że nagle w pół kroku zatrzyma się nasze produkcyjne aplikacje. Czyli jeśli jesteśmy jeszcze na tym etapie, że test, jakby badamy to środowisko, sprawdzamy, czy na pewno dobre są te polityki, jeszcze jakby tak no właśnie trochę testujemy, albo po prostu to nie jest ten case, gdzie potrzebujemy tego automatycznego blokowania, to możemy właśnie zostawić w trybie monitor. Następnie mamy, a no tak, tak właśnie, no te alerty tutaj zwizualizowane. Wreszcie mamy trzeci tryb pracy, tryb Protect. I jak tutaj sama nazwa wskazuje, ten tryb już aktywnie chroni. Czyli jeśli wykryje cokolwiek niezgodnego z tymi zadeklarowanymi politykami, to bezlitośnie to blokuje. Tutaj już ma to potencjał, żeby być dysruptywne, w sensie źle skonfigurowane polityki mogą tutaj spowodować, że właśnie, że coś zostanie zablokowane. Ale z drugiej strony też no to jest ten tryb, który należy stosować raczej właśnie w przypadku produkcji. Tak, gdzie chcemy mieć pewność, że rzeczywiście nic złego tam się nie może wydarzyć, przynajmniej no w ramach jakby wszystkiego, co jesteśmy w stanie zrobić. Czyli tutaj to jest ten tryb już aktywnej ochrony. I w momencie, kiedy właśnie cokolwiek się wydarzy, czy to uruchomiony proces, który nie był zapisany, że ma być dozwolony, czy to jakiś ruch sieciowy, który nie był na liście dozwolonych, czy wreszcie jakiś plik jest otwarty, czy jest próba otwarcia, który też nie był wcześniej określony jako dostępny. Te wszystkie rzeczy może New Vector automatycznie blokować w tym trybie. I teraz, przepraszam, teraz dwa słowa jeszcze o tym, w jaki sposób New Vector jest to w stanie wszystko zrobić. Przepraszam, jeszcze łyczek. Coś mi tu wpadło do gardła. W jaki sposób New Vector jest w stanie nam to wszystko zapewnić? New Vector jest zbudowany na kilku takich podstawowych klockach. New Vector generalnie zdeployuje kilka rodzajów kontenerów. Pierwszym z nich jest kontroler. Kontroler działa jako takie centrum dowodzenia dla całej platformy i to on przyjmuje zapytania API z innych kontenerów New Vectora. I kontroler jest również jedynym kontenerem, który odzywa się, który rozmawia z API Kubernetesowym, co jest bardzo ważne z punktu widzenia wydajności. Dlatego, że z tego, co widzimy w innych rozwiązaniach, jest właśnie są kontenery, które bezpośrednio wszystkie próbują rozmawiać z Kubernetesem, co jest no, takim wąskim gardłem, jeśli chodzi o wydajność. Jak widzimy tych kontrolerów, jeszcze może wrócę, te kontrolery są w trzech sztukach, czyli w trzech replikach, żeby zapewnić
po prostu wysoką dostępność. Ja myślę o tych kontrolerach trochę analogicznie do tego, jak funkcjonuje, jak sam Kubernetes jest zbudowany, czyli odpowiednikiem kontrolera, nie wektora w Kubernetesie byłby, jak łatwo się domyślić, control plane. Tak, czyli to jest ta analogiczna rola. No dobrze, drugi typ kontenera, który mamy w New Vectorze, to na którym New Vector jest zbudowany, to są skanery. Skanery są odpowiedzialne, jak pewnie się już każdy domyślił, za skanowanie pod względem podatności czy compliance'u. I ten skaner jest zbudowany przez nas i jest zbudowany z myślą o szybkości i dokładności. I on umożliwia skanowanie bardzo dużych repozytoriów w bardzo krótkim czasie. Jak to jesteśmy w stanie zrobić? No, między innymi w ten sposób, że baza podatności jest zawarta wewnątrz skanera, wewnątrz każdej jego instancji, więc nie ma w ogóle żadnego narzutu spowodowanego przez ruch sieciowy i dzięki temu te skanery możemy w nieskończoność horyzontalnie skanować, czyli mamy duże repozytorium do przeskanowania, możemy powołać 15 replik skanera i te 15 replik to wiadomo, one w 1/15 czasu załatwią co jedną replikę. I dodatkowo właśnie jeśli chodzi o dokładność, ta baza danych właśnie zawarta w tych skanerach jest aktualizowana każdego dnia z 15 różnych źródeł. Trzecim rodzajem kontenera, który tutaj mamy w New Vectorze, to jest kontener o nazwie Web UI. Jak znowu łatwo się domyślić, to jest kontener, który wystawia nam tą konsolę graficzną przez przeglądarkę. I to jest ten kontener, z którego możemy zarządzać New Vectorem. On również ma, to jest ten kontener, który ma narzędzie command line'owe, którym można również, którego można używać na przykład do jakiejś automatyzacji skryptami. No i wreszcie na koniec, ale być może najważniejszy z tych wszystkich kontenerów, to Enforcer. To taka mocna nazwa, Enforcer. To jest kontener, który jest deployowany jako daemon set, czyli na każdym nodzie jest powoływany. I to jest ten kontener, który dokonuje tej inspekcji ruchu sieciowego i który właśnie no, wymusza, który stosuje te polityki sieciowe, polityki w ogóle bezpieczeństwa generalnie. Jak widzicie, ten enforcer narysowaliśmy go tutaj tuż pod wirtualnym switchem na tym obrazku. A to dlatego, że właśnie enforcery właśnie się podczepiają pod wirtualny switch klastra kubernetesowego i z tamtego miejsca, bo to jest właśnie najbardziej takie no, najbardziej efektywne miejsce, z którego można dokonywać inspekcji całego ruchu sieciowego. No i ta efektywność się przekłada też na wysoką wydajność i wysoką skalowalność. Nawet w klastrach mamy takie działające rozwiązania w klastrach, które zbliżają się do 1000 nodów, więc też skalowalność jest absolutnie ogromna tutaj tego. Jak się deployuje te wszystkie kontenery? No, deployuje się je tak, jak się deployuje wszystkie inne rzeczy w Kubernetesie, czyli Helmem albo kubectl-em. I za chwilę zresztą to zrobimy.
No właśnie, wypróbujmy to. To jest ten moment, kiedy możemy przejść pod adres. Jeszcze się upewnię, że jego tu dobrze wpisałem, zanim wam go pokażę. HTTPS. No dobrze, to wygląda w porządku. To tak, to teraz chwila takich na takie organizacyjne rzeczy. Pod adresem learn.eu.hobbyfarm.io, czy io po polsku bardziej, znajdziemy narzędzie o nazwie Hobbyfarm. Tam w tym narzędziu należy dokonać rejestracji. Jeśli nie używaliście, czy nie korzystaliście wcześniej z naszego Rodeo, to zarejestrujcie się po prostu jakimkolwiek adresem e-mail, to nie jest ważne jaki, on nawet nie musi być prawdziwy de facto. Ważne jest, żeby ten sam adres później, żeby go zapamiętać i podać ten sam adres przy logowaniu. Więc jeśli chodzi o rejestrację, to może ja to nawet pokażę tutaj, żeby tak też to nakreślić lepiej. Szybciutko tu sobie gdzieś wyloguję, żeby też pokazać, jak to wygląda. Więc powinniśmy mieć tutaj taką zakładeczkę register. Tutaj podajemy adres e-mail. To może być prawdziwy adres, ale nie musi być. To nie jest ważne. To naprawdę to może być po prostu jakiś identyfikator w kształcie e-maila. Access code. Tutaj wpisujemy ten access code, który właśnie zasłoniłem, więc go odsłonię. Access code, czyli security 2022.pl, razem pisane małymi literami, wszystko. Więc tutaj wpisujemy 2022.pl, to jest ten nasz access. Wymyślamy sobie jakieś hasło. Znowu może być jakiekolwiek, byśmy je pamiętali. I po tej rejestracji przechodzimy do tej zakładki login, podajemy właśnie ten adres, który wcześniej podaliśmy, podajemy hasło, które wymyśliliśmy i powinniśmy być w stanie się zalogować. Więc jeśli dobrze poszło wszystko, to powinniśmy coś takiego mniej więcej zobaczyć. Ja tutaj dam jeszcze chwilkę, właśnie odsłonię to na razie, dam jeszcze chwilkę, żeby każdy zdążył się spokojnie tam zarejestrować, właśnie zalogować. W międzyczasie spojrzeć, co tu mamy na naszym czacie. O, dzięki Rafał, właśnie widzę, że wrzucił na czat. Także jakby ktoś potrzebował, gdzieś tam by umknęło, to i adres, i ten access code będą na czacie, więc nie przejmujcie się, jakbym przeszedł dalej, abyście potrzebowali jeszcze potem to mamy w czacie. Dobra, to wykorzystam tę chwilę, i tak chciałem właśnie dać momencik na tutaj organizację. Wykorzystam to, żeby spojrzeć, co my tu mamy za pytania. Czy będą dzisiaj jakieś laby do przeklikania, czy jednak tylko nie? No oczywiście, właśnie przechodzimy do labów, ale po co to skanowanie? Po co skanowanie? No, żeby się zorientować, czy nasze środowisko nie zawiera podatności. Jeśli wiemy, że mamy podatność, to możemy coś z tym zrobić. Natomiast jeśli nie przeskanujemy, no to tak trochę jakbyśmy stosowali zabezpieczenie typu zamykamy oczy i udajemy, że nas nie ma. Nie? To jednak no, lepiej jest wiedzieć, co się w naszym środowisku dzieje i gdzie mamy ewentualne podatności. Czy New Vector może działać równolegle z Service Meshem? Na przykład, jak najbardziej może. Może działać równolegle z Service Meshem. Jest to też stosowane przez naszych klientów. Dobra, to są na razie pytania na ten moment
Dzięki w ogóle za zadawanie pytań. Pytajcie na bieżąco. No, nie musi to być nawet coś super związane z tym, o czym mówię akurat. Możecie pytać, jak będę właśnie miał chwilę takie, gdzie czekamy na coś, to będę wracał do tych pytań i na nie odpowiadał. Dobra, to. Ojejku, widzę, że mój apel zadziałał, bo się pytania nagle wysypały. Czy New Vector ma coś takiego jak skanowanie deployment YAML, na przykład jak OPA Gatekeeper? Nie wydaje mi się, że YAMLów deploymentowych. Sprawdzę to, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jednak. Bo to jakby te deploymenty, no to już jest domena już taka stricte control plane'a Kubernetesowego. Sprawdzę, ale tak wstępnie obstawiałbym moje pieniądze, że nie. Czy New Vector działa na innych systemach, czy tylko na SUSE? Absolutnie działa na. Znaczy, to jest trochę nie do końca dobrze zadane pytanie, bo New Vector działa na Kubernetes. I teraz, na czym działa Kubernetes, to już bez znaczenia trochę, bo New Vector potrzebuje tylko Kubernetesa. I może już takim trochę lepszym pytaniem byłoby, czy New Vector działa tylko na Rancherze, czyli na naszym SUSE-owym Kubernetesie, czyli RKE na przykład, albo K3S. Ale tu odpowiedź również brzmi, New Vector działa na wszystkich Kubernetesach zgodnych z tym ogólnie przyjętym standardem, więc jak najbardziej jest uniwersalne. Jest też dostępne w takim sklepie aplikacji z aplikacjami OpenShift'a na przykład, więc absolutnie jest też rzeczywiście używany przez OpenShift'owych klientów między innymi. Czy New Vector ma jakieś wspólne funkcjonalności z Istio? No trochę w pewnym sensie, bo mamy tę widoczność w pewnym sensie, trochę też Istio też nam daje pewien taki lepszy wgląd w te połączenia i co z czym gada, ale ja bym powiedział, że to są raczej uzupełniające się rozwiązania niż nakładające się. Czy na przykład wyłapie privilege true? Znaczy no to taką rzecz, bo to już jest trochę admission control, czy kontener działa z uprawnieniami uprzywilejowanymi. I to możemy wyłapać. To jak najbardziej możemy zrobić regułę, która wyłapie właśnie, czy w ogóle wręcz zablokuje uruchamianie imidżów właśnie z rootem czy z uprzywilejowanych. Virtual machines are being provisioned on demand. This may take a few moments. Czy to długo będzie trwało? Zazwyczaj nie trwa długo. Jeśli trwa jakoś przesadnie długo, w sensie na przykład no więcej niż powiedzmy 15 sekund, to tak powiedzmy, to raczej coś się dziwnego stało. A już na pewno minuta to jest o wiele za długo. Jeśli coś takiego się dzieje, to spróbujcie po prostu przerwać ten proces, wylogować się, zalogować się z powrotem i spróbować jeszcze raz. I powinno być. To nie jest idealne narzędzie. Okej, to jakby ja zdaję sobie z tego sprawę. Czasami coś tu może nie do końca działać, ale i tak. Jest to bardzo fajne narzędzie i mam nadzieję, że uda nam się skorzystać z wszystkim tutaj z niego. Dobra, udało mi się dotrzeć do końca pytań na razie, więc zamykam okienko tutaj sobie na drugim monitorze i przejdziemy do. I tutaj już przykrywam prezentację. Przejdziemy do. Teraz się trochę będę tutaj patrzył w bok na mój. A, Rafał mi kamerkę wyłączył. No dobra, to nie ważne. To nawet lepiej. To się będę patrzył po prostu, gdzie chcę. Mamy scenariusz. Właśnie musimy poczekać na to, aż nam się udostępnią te zasoby.
Rzeczywiście to dość długo trwa. Być może zaraz sprawdzę, ilu nas tu jest użytkowników. Może 81. No to rzeczywiście. Rzeczywiście może z tego względu chmura się tam nie wyrabia. No dobra, no to zwykle to trochę szybciej trwało. Dam jeszcze chwilę tutaj, bo być może rzeczywiście wrzucanie naraz tylu userów to trochę tam przygniotło tę chmurę. Okej. No dobra, to zrobię to, co sam polecałem, żeby zrobić, czyli wiecie, jak informatyk naprawia samochód, no nie? Wysiada i wsiada jeszcze raz. Zobaczmy, czy to coś pomoże. No jeśli nie, no to chyba niestety zrobimy przymusową przerwę na kawę, żeby się te wszystkie popodnosiły, te nasze środowiska. Zobaczę tutaj sobie jeszcze w tle, szybko w panelu administracyjnym, czy tam coś się dzieje. Nie no, ja tutaj jeszcze sprawdzałem, czy może jakiś błąd w ustawieniach zrobiłem, ale nie no, mam tutaj. Mam przypisanych bardzo dużo, znaczy no, około 150 maszyn wirtualnych przypisałem do tego rodzaju dzisiejszego, więc to powinno wystarczyć. Okej. No dobra, to jest niespodziewane. Dalej niestety mi to wisi. Słuchajcie, w takim razie zróbmy tak. Zróbmy chwilową przerwę, po prostu, żeby nie siedzieć tutaj, no bo rzeczywiście ja już jakby się wygadałem, jeśli chodzi o teorię, więc teraz no to już chodzi tylko o to, żeby poczekać na to środowisko. No skoro jemu to jakoś wyjątkowo długo zajmuje, ja tu w międzyczasie spróbuję w tle tutaj jeszcze skonsultować się z kolegami i zobaczyć, czy może da się coś zrobić, żeby to szybciej działało. To powiedzmy, że zróbmy przerwę do, no dajmy sobie 10 minut, no dobra, do 11:20 sobie zróbmy przerwę. Szybciutko ja tutaj ustawię też przerwę na kawę. To 12:20. Dobra, okej, to widzimy się za 10 minut, czy słyszymy się. Ja w międzyczasie spróbuję tutaj coś zrobić, żeby to środowisko nasze trochę przyspieszyło.
Jeszcze sekundkę, zaraz wracamy. No dobrze, to nie mam dobrych wieści. Niestety z jakiegoś powodu środowisko nam się trochę przykleiło i nie chce się odkleić. Dzisiaj rano jeszcze działało literalnie, bo jeszcze tam ostatnie rzeczy sobie sprawdzałem. I to, co mogę zaproponować, to jest, że, no, że po prostu pokażę. No nie dla tych, którzy jakby nie chcą tylko oglądać, liczyli na to, że sobie poklikają. No słusznie liczyli, bo zapowiadaliśmy to. No to niestety, ale no dalej możecie się czegoś dowiedzieć, po prostu zostając jeszcze ze mną trochę i pokażę takie nasze środowisko. Gdzie no, tylko będziecie mogli sobie popatrzeć, no ale zawsze tu coś. Po prostu trochę skrócimy też to, żeby was nie zanudzić. Obawiam się, że będziemy musieli powtórzyć to rodeo, bo po prostu no, trochę przyznam, że mi przykro jest, bo to jest właśnie najfajniejsza część tego rodeo, to jest to, że no, że można sobie poklikać, nie? Że każdy z was dostaje swoje środowisko, gdzie sam sobie może tam to pooglądać, pomacać. No niestety, kurczę, no, bogowie demo dzisiaj nie byli łaskawi, coś, nie wiem do końca co, próbowałem tam jeszcze szybko zmienić ustawienia na inny region, chmurze się przepiąć, nie pomogło, poległem, więc za to przepraszam. Jeśli chcecie zostać i zobaczyć trochę jeszcze tego niwektora, to zostańcie ze mną. Ja po prostu pokażę to, co mamy na naszym środowisku. Ale niestety no, nie będzie możliwości dzisiaj poklikania. No, przykro mi, sam jestem rozczarowany, bo to nasze pierwsze security rodeo tutaj polskie i no niestety właśnie no nie tak miało być. Więc zmiana planu, skrócimy to spotkanie, dlatego też, żeby was nie zanudzić, bo to wiadomo, co innego jak się samemu klika, a co innego jak tylko się przygląda, jak no, tak przysłowiowy wół wmalowany w rota.
Więc dobra, to jest moja propozycja. No nie, jakby, no jeśli ktoś tak nie tego oczekiwał i chce sobie pójść teraz, no to ja to rozumiem, jakby, no oczywiście i jeszcze raz przepraszam, ale jeśli się chcecie jednak trochę dowiedzieć czegoś o tym niwektorze, to no to powiedzmy do takiej pół godziny zostańcie ze mną i mimo wszystko postaram się trochę tych rzeczy z security jednak opowiedzieć i no chociażby no pokazać, czego można oczekiwać i ewentualnie jak sobie samemu można takiego new vectora u siebie postawić. No dobrze, to tyle jakby kwestią no niefortunnych tutaj wydarzeń. No, spróbujmy przekuć tę porażkę w jakiś chociaż minimalny sukces i powiedzieć właśnie trochę więcej o tym security kontenerowym. Dobra, to może pierwsza rzecz w takim razie. Jeśli byście chcieli sobie sami mimo wszystko poklikać, w jaki sposób można to zrobić? Można to zrobić w ten sposób, że znaczy tutaj tak, dwa warianty. Jeśli mamy Ranchera, co bardzo polecam też, jeśli nie macie, to też polecam sprawdźcie sobie Ranchera. Jeśli mamy Ranchera, to w Rancherze instalacja jest NewVectora jest banalnie prosta. Mianowicie jest NewVector dostępny jakby w naszym takim sklepiku z aplikacjami. Jest tutaj taki kafelek, właśnie NewVector i wciska się przycisk install i de facto i to koniec jest pracy. I pojawia się taka tutaj ładna zakładeczka osobna NewVector, gdzie dostajemy właśnie linka i już tutaj się nam odpala ten dashboard. Jeśli nie mamy Ranchera i z jakiegoś niezrozumiałego powodu nie chcemy go mieć, to jest NewVector jest dostępny na GitHubie. Spróbujmy takiego zapytania najprostszego. Właśnie. O, właśnie, to chyba tego, to są te droidy, których szukaliśmy. Helm czarty do deployowania, właśnie NewVectora. Czyli jakby no to, co potrzebujemy, no to klaster kubernetesowy, potrzebujemy zainstalować Helma na nim. Ewentualnie, jeśli trzeba, no to jakieś coś do zarządzania certyfikatami typu Cert Manager. No i wtedy możemy po prostu już tylko dodać to repo newvektorowe i użyć Helma, tak jak tutaj mamy w instrukcjach, żeby postawić takiego newvektora. To tak, o tak, żeby nie być gołosłownym, mamy też osobną w ogóle instrukcję tego, jak w OpenShift deployować NewVector. Okej, no to teraz tak, no po prostu wyobraźmy sobie, że go zainstalowaliśmy i na co się tutaj patrzymy, co tu możemy zrobić. Pierwsze, co tu widzimy, to taki dashboard, taki przegląd, ale do tego dashboardu za chwilę wrócimy. Pierwsze, co chcemy zrobić, jeśli mamy właśnie takiego niewektora, to warto przejść do zakładki Assets i potem Node. Tu się pojawi nam lista nodów, na których stoi nasz właśnie no, klaster kubernetesowy, na którym postawiliśmy NewVectora. I tutaj mamy taki guziczek AutoScan. I on domyślnie jest przełączony, jest wyszerzony i warto go przełączyć od razu na początek w stan włączony. To spowoduje, że NewVector od razu pracowicie zacznie, o właśnie, zacznie skanować te nody. Czyli najpierw się pojawi status schedule, zaplanowany i widzimy, że nie kłamałem, jeśli chodzi o tę szybkość, to jest błyskawiczne skanowanie. Dwa nody już się przeskanowały, trzeci jeszcze widocznie czymś jest zajęty. I czegoś tu możemy dowiedzieć.
jeśli chodzi o takie skanowanie. Bo to jest jedna z rzeczy. Nie? Pamiętajmy, że tutaj tych asetów możliwych do przeskanowania i tak dalej jest bardzo dużo, więc tutaj po prostu zaczynamy od jednej z rzeczy, której możemy się przyjrzeć i którą możemy przeskanować, ewentualnie spróbować zabezpieczyć dodatkowo. Więc to, co tu robimy, to przyglądamy się nodom, czyli de facto Linuxowi, bo to mówimy o warstwie systemu operacyjnego. I NewVector nas informuje, jaka jest wersja kernela, co to za system. I możemy tutaj się dowiedzieć, jak się ma ten nasz system operacyjny do rozmaitych compliance'owych zasad. Możemy przyjrzeć się, jakie są aktualnie podatności tutaj w tym danym nodzie, jakie kontenery są na nim uruchomione. Więc to jest jeden sposób patrzenia na nasze środowisko. Jeśli jak się ma to do CS Benchmark, tutaj widzę pytanie. No ma się tak, że już zresztą w takim razie możemy przejść do innej sekcji, mianowicie do sekcji już momencik, vulnerability compliance. O właśnie, i już. Mamy tutaj rozmaite profile compliance'owe. To są tutaj akurat mamy compliance PCI i RODO i tak dalej, ale mamy też profile, jeśli chodzi o możliwe do zdefiniowania, jeśli chodzi o podatności i możemy użyć tych profili, żeby zdefiniować pewne skany właśnie zgodnie z benchmarkiem na przykład CIS-owym. Właśnie widzę tutaj, bo miałem wrażenie, że tutaj pojawia się informacja o tym, jaka dokładnie metodologia tego skanu jest, ale musiałem coś tutaj pominąć. Ale tak, generalnie można sobie wybrać, jaki to ma być benchmark i czy to ma być CIS tam 1.5 czy 1.6, to można sobie pod tym względem skanować. Ważną rzecz też jeszcze, dopóki trochę mamy skupionej uwagi, właśnie chciałem pokazać, zanim właśnie po kolei będziemy omawiać te wszystkie rzeczy. Właśnie to chciałem zwrócić uwagę na tą taką unikalną zdolność NewVectora do rozpoznania ruchu sieciowego i w ogóle rozpoznania tego, co się dzieje w naszym klastrze. Czyli ta widoczność, o której mówiliśmy tam na początku, tak, to wyzwanie związane z konteneryzacją, że to wszystko, co się dzieje w tej sieci Kubernetesowej, tej overlay network, jest taką trochę czarną skrzynką dla tradycyjnych narzędzi. No i właśnie NewVector pozwala odpowiedzieć na tę potrzebę i buduje całą taką sieć, właśnie pokazuje nam wszystkie nasze kontenery i kto z kim rozmawia. Możemy tutaj nawet sobie przyjrzeć, po jakim dokładnie, z jakiego IP do jakiego, po jakim protokole. Nawet możemy zobaczyć, jaka dokładnie zasada zabezpieczeń zezwala na to aktualnie. Możemy się też właśnie przyjrzeć dokładnie tej zasadzie. Widzimy, że ta zasada ma status, learned, czyli że właśnie to jest jedna z tych zasad, którą NewVector automatycznie sam wyłapał, po prostu patrząc się na to, co się dzieje w klastrze i ucząc się.
Więc to jest ważna zdolność, że właśnie i tak jak widzimy, to on niwektor nie tylko wykrywa, że jest ruch, ale też wykrywa właśnie wykrywa port, protokół i tak dalej. No nie? Czyli to jest taka rzeczywiście pełna widoczność. No i to jest rzeczywiście ważny element, aczkolwiek tak w produkcyjnej pracy tego widoku za bardzo nie będziemy używali. On ładnie wygląda, on robi wrażenie tak do pokazu. W produkcji dużo wygodniej jest, raczej jest operować po prostu na liście tych naszych zasobów, czy na liście tych naszych zasad i po prostu tam można sobie przefiltrować w poszukiwaniu. Na przykład tutaj mam zdeployowany taki przykładową aplikację pod tytułem taki shop, czyli taki sklepik online i możemy sobie właśnie, żeby znaleźć te zasady dotyczące konkretnie kontenerów naszego sklepiku, możemy tutaj sobie właśnie przefiltrować i przyjrzeć się tym zasadom i je właśnie stąd przeanalizować. Czyli właśnie tutaj widzimy skąd, dokąd ten ruch, jakie protokoły, tutaj to się nazywa applications, po jakim porcie to idzie i tak dalej. I stąd możemy, ja uważam, że to jest jakby takie praktyczniejsze miejsce do tego, żeby te polityki ewentualnie jakoś modyfikować, czy tam dodawać, usuwać. Okej. No to dobrze, to przejdźmy może właśnie tak po kawałku, na co się składają te nasze zabezpieczenia. I zaczynając od dashboardu. NeoVector tutaj nas na dzień dobry informuje o naszym takim wyniku punktowym, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Nas on tutaj ocenia na średnio, tak, ale informuje też nas, jak możemy poprawić ten wynik i dlaczego właśnie taki ten wynik nam przyznał. I przedstawia sposoby na to, żeby ten wynik poprawić. Czyli na przykład informuje nas, że jeśli mamy usługi ustawione w trybie Discover, to ten wynik, to ryzyko nam wzrośnie. No bo w trybie Discover niczego nie chronimy, ani nawet niczego nie monitorujemy, tylko się uczymy, prawda? Więc to podwyższa nasz wynik, nasze ryzyko. Możemy też przyjrzeć się, jeśli chodzi o ingresy i egresy. To też ma wpływ na nasz wynik. Uprzywilejowane kontenery. Jeśli mamy jakieś, które są uprzywilejowane, też nas NeoVector jakby no ukaże w pewnym sensie za to pogorszeniem wyniku. Kontenery działające jak root, tak samo admission control. Jeśli nie mamy żadnych, to też NeoVector to oznaczy jako też odejmie nam punkty za to, czy raczej w tym wypadku doda, ale to są punkty, których nie chcemy mieć. Więc to jest kilka rzeczy, które tak od razu na dzień dobry NeoVector nam sugeruje, co możemy zrobić, żeby lepiej zabezpieczyć nasze środowisko. Ja tutaj oczywiście nic nie zrobiłem, więc on nam mówi, że hej, nie rozwiązałeś żadnego problemu, więc twój wynik nie został poprawiony. Pozostaje taki sam. Tak, i tutaj mamy tutaj podsumowanie tego też właśnie tego security risk, tych punktów. Już spodziewałem właśnie na to, ile mamy usług działających właśnie w trybie Discover, ile mamy ingresów, egresów, jakie mamy podatności i ryzyka z tym związane. Co jeszcze tutaj możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć timeline naszych eventów security.
możemy oznaczyć takie czy zobaczyć najpoważniejsze wydarzenie właśnie dotyczące też zabezpieczeń, jeśli chodzi o źródło, jeśli chodzi o docelowe miejsce. Pody, które tworzą największe pole do podatności. I też na koniec mamy podsumowanie protokołów, które są używane, dlatego że inwektor potrafi rozpoznawać protokoły i jest w stanie tutaj, jeśli, no nie wiem, jeśli zdeployujemy powiedzmy WordPressa, no to się to pojawi też MySQL, bo w WordPressie domyślnie jest MySQL jako baza danych. No jeśli zainstalujemy coś, co tam ma, nie wiem, MariaDB pod spodem, to też się jako protokół pojawi MariaDB. Więc to jest kolejna właśnie tutaj, kolejna rzecz, która jest możliwa tylko dzięki tej inspekcji pakietów właśnie w warstwie 7. Okej, no i teraz no wyobraźmy sobie, że jesteśmy administratorem tej platformy, no i wypadałoby, żebyśmy po kolei wszystkim zasobom się naszym przyjrzeli i zobaczyli, co możemy z nimi zrobić. Pierwsza rzecz, której możemy się przyjrzeć, to nasz sam Kubernetes. W Kubernetesie jako platformie też mogą istnieć podatności. Tutaj jest ten Kubernetes relatywnie nowy, dlatego nie ma tu żadnych podatności, ale w niektórych starszych Kubernetesach już moglibyśmy tutaj dostać informacje o tym, że mamy podatności związane po prostu w ogóle z samego Kubernetesa. Nawet nic nie deployując, już mamy podatność. Nody, to już w zasadzie troszeczkę omówiliśmy. Compliance, podatności, kontenery, które są uruchomione na nim. Już nie będę powtarzał. I właśnie, no, możemy przejść do samych kontenerów. Tutaj mamy listę. Na tej liście widzimy, że niektóre pozycje są rozwijalne. To oznacza, te rozwijalne pozycje to są pody. Pody, jak wiemy, mogą zawierać więcej niż jeden kontener i te tutaj zawierają. I w ten sposób jakby tutaj NewVector odzwierciedla to, co no jakby tą faktyczną organizację tych kontenerów. No bo pody, tak zobaczymy tutaj, że pody nie zawierają same w sobie żadnej podatności, bo w podach się nic nie dzieje. Pody są de facto kawałkiem metadanych i zasobów kubernetesowych. Pod jako taki nie wykonuje przetwarzania. To kontener, który ten pod jakby obsługuje czy opisuje, to ten kontener de facto robi to przetwarzanie i to w kontenerze de facto mogą istnieć. No i nawet tutaj istnieją podatności. Tak, widzimy, że ten harvester był, ten kontener był zbudowany w oparciu o image, base image Ubuntu. Powiedziałem harvester, dlatego że tutaj pod spodem jakby jako wirtualizator, czy taki HCI jest właśnie nasze rozwiązanie harvester. To wszystko i ten rancher i vector tam pod spodem mają harvestera. Też interesujący projekt, polecam, jeśli nie znacie. I no właśnie, każdemu z tych kontenerów też możemy je sobie przefiltrować, znaleźć te, które nas interesują najbardziej. I możemy sobie przyjrzeć się konkretnym właśnie kontenerom, ich podatnościom, no i właśnie to, co mówiliśmy, ich procesom również, które są w nich uruchomione. Widzimy, że tutaj jest też reguła dotycząca tego, jakby zezwalająca na uruchomienie tego procesu. Jest też wykrzyknik oznaczony, tak, czyli że to jest kontener uruchomiony z prawami roota. Mamy też tutaj trochę takich metryk dotyczących tych kontenerów. Też możemy, jeśli to nam jest pomocne do czegoś,
Tutaj widzimy właśnie przy okazji tego sklepiku, było pytanie wcześniej o serwis mesh. No więc to jest jakby odpowiedź na to pytanie, czyli no właśnie tu mamy serwis mesh zdeployowany razem z New Vectorem. I w tym wypadku to jest Istio. My tutaj jako w Rancherze, no tak niejako z pudełka dostarczamy właśnie Istio, open source'owy, bardzo dobry serwis mesh. Przepraszam. Więc no jakby tutaj też widzimy na załączonym obrazku, że to jak najbardziej z serwis meshem działa poprawnie. Co możemy jeszcze tutaj zrobić? Możemy dodać tutaj rejestr kontenerowy i przeskanować ten rejestr. Mieliśmy tutaj przygotowany rejestr kontenerowy, ale on się troszkę nam. No właściwie zobaczę zaraz, bo może uda mi się w tym scenariuszu podejrzeć i chociażby to pokazać. Także szybciutko ja tutaj na drugim ekranie sobie podejrzę nasze właśnie to jeszcze to rodeo, bo chociaż może uda mi się wyciągnąć kawałek tam kontentu z niego. I właśnie przeskanować. O, dobra, dobra, mam. Dobra, to sobie dodamy rejestr kontenerowy i zrobimy sobie skanowanie takiego rejestru. Nazwijmy go tutaj ten rejestr Docker Example. Właśnie wskażemy registry, znaczy ten de facto rejestr dockerowy. I teraz potrzebujemy filtra do tego, żeby skanować i nazwijmy ten filtr. No w sensie, żebyśmy oczywiście nie będziemy skanowali całego Docker Huba, no nie? To po prostu przeskanujemy sobie pewien wycinek z tego. Więc tutaj wybraliśmy sobie arbitralnie zupełnie, że przeskanujemy Elastic, znaczy w sensie Logstasha ze stacku Elastic. I teraz mamy tutaj taką opcję o nazwie Scanned Layers. To oznacza, że New Vector jest w stanie skanować również kontenery warstwa po warstwie. Czyli jak być może wiecie, budując image kontenerowy, jego się buduje na zasadzie właśnie kolejnych poleceń w Dockerfile'u. I każde kolejne polecenie de facto jest właśnie tak zwaną warstwą tego kontenera. I każda kolejna warstwa przykrywa niejako poprzednią, ale dla kogoś, kto będzie wystarczająco dociekliwy, może się okazać, że będą pewne podatności zakopane gdzieś właśnie w jednej z wcześniejszych warstw, pomimo że późniejsza warstwa pozornie jest bezpieczna. I tu właśnie widzimy analizę tego imidżu krok po kroku. Czyli każdy kolejny krok, który był użyty do stworzenia tego imidżu, tak? Czyli mamy tam, dodajemy jakiś plik, dodajemy etykietę, wykonujemy komendę, czy raczej ustawiamy, co ma być jakby interpretatorem, uruchamiamy pewne polecenia, czyli w tym wypadku instalujemy jakieś paczki i tak dalej, i tak dalej. No nie? I widzimy, na każdym z tych etapów mogą być pewne podatności. Widzimy właśnie dla warstwa po warstwie przeanalizowany cały ten image.
I oczywiście też pod względem takim compliance'owym możemy go przeanalizować, jak też dostajemy informację taką elegancko podaną, które moduły tego kontenera są najgorsze, czy największą powierzchnię do ataku tworzą pod względem podatności. Więc to jest jeden przykład. Możemy sobie teraz jeszcze dodać drugi przykład. Nazwijmy go NV Demo. Też użyjemy rejestru dockerowego. I tylko teraz filtrem naszym, czyli to, czego poszukujemy w tym rejestrze, będzie new vector. I znowu tutaj poprosimy o skanowanie wszystkich, tak jakby warstwa po warstwie. I poczekajmy chwilkę, aż się to wykona. I będziemy mogli się wtedy przyjrzeć też, co znajdzie nasz skaner no tak, jeszcze jakbym rozpoczął to skanowanie, to by było dobre. No dobrze, to skanuje się i powinniśmy za chwilkę dostać rezultat. No dobrze, i tu widzimy, że mamy w kolejce kilka kontenerów już skończonych. Niepowodzeniem się żaden nie zakończył. No i OK, i skończony. Skończony cały proces, więc tutaj możemy też się przyjrzeć, jak wygląda beta wersja New Vectora pod względem właśnie takim też no compliance'owym. Tutaj mamy rozmaite komponenty New Vectora, na przykład no, Nginx, który też wbrew pozorom, pomimo że late test też zawiera pewne podatności. No pamiętajmy, zwróćmy uwagę, że tutaj są podatności, które długi czas nie mają swojego lekarstwa, nie mają rozwiązania. Więc tu widzimy na 2017 podatność, która no niestety dalej jest, nikt nie wymyślił jeszcze, jak ją załatać, i ona po prostu jest tam dalej. Także to też no, taka ilustracja tego, co mówiłem tam już we wstępie, że właśnie no, patchowanie samo nie wystarcza. Po prostu nie wystarcza, dlatego że nie wszystko wiemy, nie o wszystkich podatnościach wiemy, a poza tym nawet te podatności, o których wiemy, nie wszystkie zostały naprawione. No OK, przechodząc dalej, tutaj mamy też zakładeczkę System Components i tu właśnie możemy przyjrzeć się naszym kontrolerom, to o czym mówiliśmy przy okazji właśnie architektury New Vectora, czyli to jest nasz ten control plane, jak pamiętamy. Widzimy, że są trzy repliki, więc wszystko dobrze. Jest jeden, który jest wybrany na lidera, bo żeby było właśnie jak to w typowych takich układach HA. I mamy trzy kontenery, które są skanerami. Tak jak wspominałem, możemy tych skanerów sobie zażądać. Tutaj już jakby z poziomu Kubernetesa możemy zażądać, żeby powołać więcej tych replik, jeśli planujemy właśnie na przykład duże repozytoria do przeskanowania, duże rejestry obrazów. No i wreszcie enforcery. Mamy trzy nody, więc na każdym z nodów jest enforcer, który właśnie zagnieżdża się tuż przy virtual switchu i tam stamtąd monitoruje ruch sieciowy i tam stamtąd ewentualnie blokuje ten ruch, jeśli tak mu powiemy, żeby tak robił. Mówiliśmy trochę o
admission control jako części tego podejścia właśnie tego jeszcze opartego o znane zagrożenia, tak to nazwijmy. I zresztą padło też pytanie, czy możemy zablokować uruchamianie kontenerów uprzywilejowanych. No właśnie tutaj dokładnie możemy to zrobić. To jest to miejsce, gdzie możemy wymyślić, znaczy wymyślić, gdzie możemy ustawić pewne reguły, na przykład właśnie dotyczące uprzywilejowania czy skalowania tych przywilejów, dotyczące liczby podatności. Możemy po prostu ustawić regułę, że jeśli dany image kontenerowy zawiera więcej niż ileś podatności o wysokiej severity, no to go nie dopuszczamy po prostu. Taka polityka. Możemy tak sobie ustawić. Możemy dopuszczać tylko czy blokować kontenery, które zawierają podatność o konkretnej nazwie, czy o konkretnej po prostu wyniku z CVE. Możemy tutaj używać zmiennych środowiskowych, możemy się odwołać do po prostu konkretnych imidżów, konkretne imidże wpuszczać bądź nie wpuszczać. Możemy się odwołać do compliance'u imidżów, czyli no, jeśli nie spełniają w jakimś tam zakresie compliance'owych reguł, to też możemy je zablokować. Możemy powiedzieć, że wpuszczamy tylko imidże z konkretnych rejestrów, na przykład albo tylko imidże, które zostały przeskanowane, albo tylko imidże o określonych etykietach i tak dalej, i tak dalej. Albo właśnie blokujemy imidże, które są uruchomione jako root. Więc mamy tu szereg reguł, które możemy wykorzystać do tego, żeby wpuszczać bądź nie wpuszczać kontenery do naszego środowiska, czy de facto imidże kontenerowe, którym pozwolimy się stać działającymi kontenerami. Tak? Więc to jest kolejna tutaj funkcjonalność. Właśnie tak jeszcze szybko myślę, nie chcę tutaj tak właśnie bardzo przedłużać tego naszego spotkania, no bo jakby no rozumiem, że to już jest tylko takie słuchanie o tym, jak to wygląda, a nie pomacanie. Więc jeszcze tylko szybko na koniec. W jaki sposób możemy poszukać konkretnej podatności, jeśli wiemy, że jest jakaś podatność, która, no czasami wychodzi taka podatność, taka o wysokim profilu, że tak wszyscy o niej słyszą, wszyscy wiedzą, że jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Możemy ją przeszukać tutaj i sprawdzić, czy w naszym środowisku może została ona wykryta. Możemy też właśnie przeszukać po roku wydania danej podatności i właśnie tutaj to jest dość interesujące, jak daleko wstecz można przejść, ciągle znajdując podatności. Tutaj mamy z 2016, no sprawdźmy, 2015 też jeszcze mamy podatności, 2015, 2014 mamy. 2013, no ciekawe. O, no dobra, z 13 już nie ma żadnych podatności, ale z 2014 są. Wiecie, co było w 2014 roku? Kubernetes powstał w 2014 roku. Więc to jest to też taka podpowiedź, jakbyście szukali osób, które mają 10 lat doświadczenia w Kubernetesie. No nie, no to tak, wiecie, nie do końca. Dobra, myślę, że ostatnie dwie rzeczy, które pokażę dzisiaj, security events, możemy sobie
przejrzeć listę, właśnie zdarzeń, które zostały odnotowane przez New Vectora. Tu dostaniemy informację o tym, że właśnie jeśli jesteśmy w trybie, bo właśnie, może zrobię krok wstecz. Mamy te różne tryby pracy New Vectora. To jeszcze przypomnijmy, że mamy tryb Discover, ale mamy też tryb. Przejdźmy może do grup. O, bo tutaj to tego szukam. No i teraz możemy dla danego kontenera, czy dla danej grupy kontenerów, możemy zmienić tryb pracy. Tak, i przypominam, mamy trzy te tryby: mamy Discover, mamy Monitor, mamy Protect. Co one robią? Discover, przypomnę, tylko sczytuje, tylko się uczy. Przy czym mamy tutaj też taki dodatkowy przełącznik, tryb Basic, który jest dostępny tylko w trybie Discover. Tryb Basic ignoruje te mechanizmy, które zapobiegają driftowi konfiguracyjnemu. Czyli w pozostałych naszych trybach, właśnie w Protect czy Monitor, domyślnie będzie przedstawione w Zero Drift, czyli będzie automatycznie procesy i pliki, czyli będą chronione, czyli jakby będą chronione przed zmianą. Natomiast w trybie Discover możemy zezwolić na to, żeby one były zmieniane, dlatego że właśnie, żeby to środowisko się nauczyło tego, że to jest OK, że tam dany proces czy plik jest używany. OK, no i właśnie podstawowa różnica jest taka, że w trybie monitor dostaniemy informację o tym, że zostało jakieś naruszenie naszych reguł wykonane. W trybie protect tak samo dostaniemy informację o tym, że zostało jakieś naruszenie dokonane, znaczy o tym, że była próba naruszenia. O, dostaniemy informację o tym, że była próba i ona została zduszona w zarodku, czyli zablokowana. I właśnie po tego typu wydarzeniach, właśnie z pochodzących już z tych procesów w trybie innym niż Discover, między innymi właśnie pochodzą te notyfikacje, o właśnie wydarzeniach, o security events. Czyli tu widzimy, no, na przykład pogwałcenie zasady dotyczącej uruchomionych procesów, tak, że mamy tu proces akurat o nazwie wait shutdown. No, jest to jakby nie był na liście dozwolonych procesów i mamy taką informację, że coś się zadziało. Więc to jest jakby coś, co może się nam przydawać i na pewno się będzie przydawało w pracy z właśnie security. Warto to przeglądać regularnie, chociaż oczywiście można też te eventy eksportować i pracować z nimi przy użyciu zewnętrznych narzędzi. I mamy też zakładkę Risk Reports dotyczącą, tu możemy sobie wygenerować ładne raporty dotyczące pewnych konkretnych aspektów naszego środowiska, czyli jakie są wyniki skanowania rejestru, jakie są wyniki compliance'u i tak dalej, i tak dalej. To wszystko możemy tutaj sobie pobrać jako PDF bądź jako CSV tutaj w prawym górnym rogu. I wreszcie wydarzenia, czyli tutaj pojawiają się wydarzenia związane z jakimiś działaniami w obrębie New Vectora, z jakimiś zmianami ustawień. Więc tutaj będziemy się mogli dowiedzieć, widzimy na przykład, że z jakiegoś powodu utracony został wiodący
kontener, nasz kontroler, być może, no nie, być może nod, na którym on działał, został zrestartowany, czy coś się wydarzyło, ale zaraz później dostajemy kolejne powiadomienie, że lider został wybrany, czyli jakby nowy został wybrany i wszystko dalej raczej działa. No to już to jest poziom już tylko notice. Widzimy, że utracenie lidera, no to jest warning, to jest już poważniejsza sprawa. Więc to myślę, że na tym możemy zakończyć. To nasze spotkanie miało troszkę dłużej trwać, ale no siła wyższa. Nie wiem, co się stało, no będę oczywiście śledztwo prowadził w tej sprawie. Jedno, co mogę Wam obiecać, to, że zrobimy niedługo kolejne takie rodeo i no, dołożymy starań, żeby się dało tym razem już poklikać, żeby tak jak na ranczarowych naszych rodeach, żeby każdy miał możliwość właśnie sprawdzania tego poklikania własną myszką, własnymi palcami. O, widzę, że jeszcze pytanie wpadło. Jak customizować raporty? Okej, to jest dobre pytanie, ale nie mam na nie definitywnej odpowiedzi w tej chwili. Szczerze nie przyglądałem się jeszcze temu tak dokładnie. To będę musiał sprawdzić jeszcze. No oczywiście ma to sens, żeby nie zarzucać ludzi z dwustronnymi PDF-ami. Zgadzam się z tym, ale tak, no, w tej chwili nie potrafię powiedzieć. Także jeśli jeszcze macie jakieś pytania, to jest ten moment, to zapraszam, wrzucajcie. Jeszcze szybciutko podrzucę naszą prezentację tutaj na ekran, tak żeby przypomnieć, no, o czym mówiliśmy, jakie są ważne te składniki naszego security kontenerowego, tak? Czyli zabezpieczenia sieciowe, warstwa czwarta, warstwa siódma. Nie tylko zabezpieczenie wejścia do naszego środowiska i wyjścia z naszego środowiska, ale też zabezpieczenie tego ruchu east-west, czyli między kontenerami. Oczywiście potrzebujemy compliance'u i podatności, czyli te tradycyjne bardziej części zabezpieczeń jak najbardziej też potrzebujemy tego. Supply chain i runtime to omówiliśmy trochę szerzej, tak, czyli supply chain, czyli praca przede wszystkim z imidżami, z tym, żeby te imidże skanować, żeby je już na jak najwcześniejszym etapie zabezpieczyć, żeby zaszyć te zabezpieczenia jak najwcześniej, ale też, żeby je obwarować pewnymi regułami, które pozwolą nam wybierać, które z nich w ogóle będzie dopuszczone do uruchomienia. No i wreszcie zero day, właśnie jakiś sposób na to, żeby zapobiec atakom zero day. No i w sumie nie ma w tej chwili lepszego sposobu na to zapobieganie niż zero trust. Nie ma innej reguły. Tylko jeśli mamy środowisko takie w 100% takie niezaufane, czyli nie ufamy nikomu, niczemu, co jawnie nie zostało zadeklarowane jako zaufane, no, tylko w ten sposób możemy zapobiec nieznanym zagrożeniom, tak? Czyli właśnie tak jak widzieliśmy tam przed chwilą na liście tam kontenerów, jakie procesy są uruchomione, jakie pliki. I no, biorąc przykład takiego Log4j czy innego no, takiego zagrożenia, takie zagrożenie byłoby pokonane i było pokonane przez New Vectora i to dlatego, że na kilku etapach ono by było zablokowane. Po pierwsze, żeby cokolwiek zdziałać na naszym środowisku, taki musiałby się odbyć jakiś ruch, który nie był
który nie był zdefiniowany wcześniej. W sensie albo było jakieś zapytanie gdzieś do internetu, którego nie było wcześniej i byłoby zablokowane, albo by musiał być otworzony jakiś proces, musiałby być zmodyfikowany jakiś plik, który nie był modyfikowany, coś musiałoby się wydarzyć. Ale wszystkie rzeczy, które były dopuszczone do wydarzenia, były opisane. I cokolwiek to, właśnie jakakolwiek anomalia jest blokowana. Więc w ten sposób możemy nawet zapobiec właśnie tym najgorszym teoretycznie atakom, czyli właśnie zero day. Okej, okay. No i to jest takie podsumowanie szybkie tego, o czym mówiliśmy. Zapraszam w międzyczasie, zanim będzie kolejny Security Rodeo, zapraszam jeszcze na nasze community.com. Tam jest sporo zasobów, jest trochę szkoleń, jest też, można też zadać pytania. I jak również można też zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi na Slacku rancherowym i w tym również pytania dotyczące security kontenerowego. To jest Slack taki publiczny, więc tam dość dużo się dzieje, ale też wielu naszych inżynierów tam aktywnie działa na tym Slacku i można tam rzeczywiście dostać odpowiedzi na rozmaite pytania dotyczące właśnie konteneryzacji, czy Ranchera, czy New Vectora. Więc też zachęcam, żeby tam dołączyć. I nie widzę już kolejnych. A, dobra, momencik, wróć. I jeszcze jednak jest pewne pytanie. Jeszcze nie dziękuję za udział. Jeszcze wróć. Bo jednak jest jeszcze pytanie, wpadło. Kiedy wiadomo, że New Vector skończył się uczyć? I to jest bardzo dobre pytanie. To może być na kilka sposobów. Znaczy, w sensie możemy albo ręcznie to zrobić, czyli po prostu sami zostawiamy na jakiś czas przez nas arbitralnie wymyślone, no nie wiem, powiedzmy na dzień, na 3 dni. Zostawiamy go w tym trybie Discover i uznajemy, że w ciągu tego tam dnia czy 3 dni wszystko, co potencjalnie ta aplikacja mogła wykonać rozmaitego, to wykonała, że już jakby nic więcej tam nie ma do odkrycia, więc już możemy to zostawić w spokoju, przełączyć już ten tryb monitor albo protect. Drugi sposób jest taki, że możemy skorzystać z automatycznej takiej funkcjonalności Ranchera, nie Ranchera, New Vectora, z automatycznej funkcjonalności New Vectora, która pozwala nam z góry ustalić takie zachowanie, że automatycznie po tym, jak się pojawi nowy jakiś obiekt w klastrze, New Vector go automatycznie przez zadany przez nas jakiś tam okres czasu będzie trzymał w trybie Discover i automatycznie po tym upływie czasu przełączy go w tryb Monitor i nawet jeśli chcemy, to automatycznie po znowu upływie jakiegoś czasu go przełączy w tryb Protect. Więc tutaj na różne sposoby można do tego podejść. Dzięki za pytanie, dobre pytanie. Okej, okay. No i jeśli nie ma więcej pytań, no widzę, że nie ma, dobra, ale super i tak, dzięki, było sporo tych pytań, także fajnie, że je zadawaliście. Okej, okay. No to już tym razem definitywnie kończę. Dziękuję serdecznie za to, że zostaliście ze mną. Mam nadzieję, że mimo wszystko udało się Wam dowiedzieć czegoś przydatnego. Oczywiście no, serdecznie zapraszam na kolejne nasze wydarzenia. Zapraszam na stronę suse.pl. Tam jest też lista naszych nadchodzących wydarzeń i obiecuję, że na tej liście pojawi się niedługo kolejne Security Rodeo. Będzie można już tak porządnie sobie poklikać. Także dzięki serdeczne za udział. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia.